że wracasz, to przyleciałam te pędy, chociaż Paulinka tam leży z gorączką, wymiotuje, jakby ją zamurowało. Tuśka. To jest, no co z tobą? Mówże. Już koniec. Koniec. Czego koniec? Koniec złudzeń. O czym ty... Masz, zobacz. A co to jest? No ten wynik. No przecież pojechałam do Lublina go odebrać. A ja myślałam, żeś ty pojechała razem z matką na ten pogrzeb. Ona chciała, ale no jakoś się wykręciłam. A ona wie, że jesteś w ciąży? No i co, nie powiesz jej? I jeszcze się łudziłam, że może to nie to. Wiesz, że znaczy, że może tylko takie... No na tle nerwowym jakieś zatrzymanie, bo wiesz, sama mi mówiłaś. No ale teraz... No i co wyszło w tej próbie? Wynik pozytywny. Znaczy, że jestem w ciąży, rozumiesz? Aha. Co teraz robić? No co? Powiesić się chyba, no, czy trutkę na szczury zażyć? Ja nie wiem. Nie wiem. Ja tego nie przeżyję. Poczekaj, uspokój się, Tuśka, uspokój się. To, że masz mieć dziecko, to nie jest jeszcze jakieś nieszczęście. Nie jest. O Boże, a ten wstyd. A to wszystko, co się na człowieka zwala. Jak ja teraz spojrzę ludziom w oczy. Poczekaj, posłuchaj. Dziecko się nie bierze z powietrza, prawda? Jest jeszcze jego ojciec. No to tak rzucasz ramionami, no. Bo ja nie wiem, gdzie, wiesz, oczy podziać. Wiesz, co ja czułam, jak wysiadam z pociągu w Kimontowicach i natykam się na księdza Piotrowskiego. A on do mnie, wiesz, dlaczego to moja Różyczka nie zachodzi ostatnio na spotkania Ruchu Światło Życie? Różyczka tak powiedział? Tak, bo on mnie tak zawsze nazywa, odkąd ja jemu zaniosłam 3 krzaki róż hiszpańskich. To mój tatuś tu u nas nasadził i one się od zeszłego roku tak bardzo pięknie puściły po ganku w plebanii. I on teraz na mnie patrzy, jakby mnie na wylot widział, rozumiesz? Jakby wiedział, co jest tam we mnie. Czy ja mam prawo patrzeć mu w oczy? Przestań histeryzować, dobrze? Co się stało? No może. Pojechałaś, żeby tam zdobyć adres Sylwka, no i co? No mów. I nic. No jak nic? Patrzyli na mnie jak na raroga. No i co, nie powiedzieli ci? Nie. A dlaczego ci nie dali tego adresu do niego? Bo nie mają. No jak, oni nie mają adresu? Nie damy, bo nie mamy. Tak mi, wiesz, gadają. Proszę ich, błagam, że muszę mieć adres, że to bardzo ważna sprawa. No a powiedziałaś mu, o co chodzi? Nie? No toś ty. No zresztą jeszcze wtedy nie miałam tego wyniku do dzisiaj. Ale mówię im, że chcę do Sylwka napisać 2 słowa. A co oni? Sylwek nie kazał nic do siebie pisać. Wiesz, mówi ten jego ojczym i tylko tak myk okiem, wiesz, na matkę. A ona zaraz pokiwała głową, zaraz mu przytaknęła, że nie dał im adresu, bo robi tam na czarno i nie chce, żeby pisać do niego, no. Bo w ten sposób może wyjść, że on na czarno robi i policja by go tam, wiesz, wysiudała. Nie, to jest niemożliwe, żeby jego rodzina nie znała adresu. Ja też tak myślę, wiesz? No. Ale co ja mogę zrobić, no? Kiedy oni twierdzą, że nie mają pojęcia, gdzie on jest. A powiedzieli chociaż, gdzie, kiedy wraca? No, że niby zapowiadał powrót na koniec roku. Tak samo jak mnie w ostatnim liście, wiesz, to dostałam. Nie. To mi się wydaje niemożliwe. Ale co? Żeby on wrócił? Nie, że oni muszą znać jego adres. I ja coś tak czuję. Ale co mogłam zrobić? No powiedz. Ja ich prosiłam, jak umiałam. No ale przecież nie powiem prawdy. Nie powiem, w jakiej jestem sytuacji. Prawda? Nie, wcale nieprawda. Wiesz? Ty byś powiedziała? To znaczy, przyznałabyś się, że jesteś w ciąży? Wiesz, co ci powiem? Bo być w ciąży to jeszcze nie jest taki grzech. Grzech jest wtedy, kiedy nie chce się ponieść konsekwencji tego. Może jakby wiedzieli, jaki prezencik tobie zostawił ich syneczek, to może by inaczej z tobą porozmawiali. No i to tak kręcisz głową, dzięcio. Po pierwsze, to chyba tym bardziej by mi nie dali adresu do niego. A po drugie, to powiem ci, że ja bym nie umiała jakoś takim prosto z mostu powiedzieć. No ale dlaczego? No, nie, no dlaczego? Żeby było dziecko, to musi być najpierw dwoje. Niby dlaczego mężczyzna ma być z góry niewinny? Czy wyłączony od odpowiedzialności? Kiedy? Wiesz, ja bym się bała. Ale czego, Tuśka? No czego? Znaczy, żeby oni by to mogli wziąć na przykład za szantaż wobec Sylwka. Szantaż? No wiesz, na przykład, że chcę go zmusić do ślubu, Teraz,
A kto ci powiedział, że on tego nie chce? Ja już nie wiem, czego on chce, a czego nie chce. Boże, Boże. Dlaczego ja się poddałam? Kurczę, dlaczego nie słuchałam matki ani swojego zdumienia? Przecież ja nigdy nic takiego nie zrobiłam. Ale Tuśka, przestań. No przestań, masz troszkę do mocno. No. Wytrzyj te łzy, bo jeszcze matka wróci i będziesz się musiała przed nią tłumaczyć. A powiedziałaś jej już o wszystkim? Powiedziałaś? Ty jesteś jedna, jedyna, to wszystko wie. Tylko tobie powiedziałam, bo sama już sobie z tym nie daję rady. Powiedz to dalej. Co robić? Bo ja już całkiem skołowana jestem. Ani spać, ani co robić, nic, tylko w kółko o tym myślę, że chyba ta kara mnie spotkała jako ostrzeżenie. Ostrzeżenie? No, znaczy, żebym, wiesz, się opamiętała, no. Bo prawdą jest, że nie ma grzechu bez pokuty. Nie ma kary bez winy. I teraz ja. Jolka, Joluś. Tuśka. Powiedz co teraz. Powiedz co robić. O Boże, kto to? A ja cała zaryczała. No, wytrzyj nos. To ja otworzę. Dobra. No już. Kto tam? A myślałaś, że cię nie znajdę. No ty, no co, ale to ja się kryję przed tobą. No, zawinęłaś się raptem, małą zostawiłaś. To przecież bawiła się w łóżeczku. Zresztą Marysia była w domu, nie? A, akurat. Marysia poleciała do Borkowej na posługi. Ja przychodzę do domu po sweter, patrzę, a to maleństwo zmetowało całą kodrę. No. No to ja nie wiem, co się już z nią dzieje. Nie wiem, który to już tydzień jest. Z tym brzuszkiem ciągnie się. Ja zamiast iść pomóc ojcu przy szufrowaniu ziarna na strychu, to musiałem się spowinkować. O Jezu, Zadaszku, korona ci z głowy nie spadnie, jak raz z dzieckiem się zajmiesz. No. A Boże, kto przeszufluje? Nie dość, że w tym roku ze zbiorami do tyłu jesteśmy, to jeszcze przez te deszcze zawilgocone takie, że aż strach. Jak przyrośnie, zatęchnie, to aby na paszę się będzie nadawało, a nie na chleb. Właśnie. Ja słyszałam teraz w pociągu, jak ludzie mówili, że odkąd paliwo zdrożało, to i chleb podrożeje. A w ogóle to w tym pociągu to ludzie kleli na te ceny. Wiecie, na to, że koalicja się żre, a emerytom najpierw dali podwyżki, a potem podwyższyli ceny leków i znów po kulach uderzyli. A ty gdzieś się tym pociągiem woziła? A, pewnie na pogrzebie wójtowicza byłaś. Nie, matka tylko tam pojechała do Bełchatowa. No a ty? No ona miała inne sprawy do załatwienia. No i dobrze, że jesteś, Tuśka. Wiesz co, poszłabyś teraz do naszej małej i potrzymałabyś tak ręce na jej brzuszku jak kiedyś. No wiesz, no co to miała te skurcze i po tym jej przeszło. Dobrze, przyjdzie, tylko teraz nie teraz, no. Dlaczego nie teraz? Mam tyle czasu brzuszek. Oj, nie... no bo nie. A co ty za nią odpowiadasz, co? To przyszłabyś, Tuśka, no bo mała się męczy, rzuca ją. Justka mówiła, czy to nie salmonella jakaś? Nie, co tam. Najlepiej by było jednak wyjaśnić to u lekarza, bo to coś za długo trwa z tą jej niesprawnością. Aha, to znaczy, że wymigujesz się, tak? O Jezu, dajże jej spokój, Adaśku, no to chodź, no. Ale nie teraz, no. A kiedy? Później, no potem przyjdzie. A ty co, za adwokata się nie wynajęłaś? Czy ona nie mowa, czy ja? No bo my jeszcze mamy tu do pogadania, o Matko Boska, no. Dzieciak się tam męczy, one mają coś do pogadania. Chyba ci odbiło, Jolka, wiesz? Nie, Adam, to moja wina. Twoja? No bo to ja ją tu zatrzymałam. A w ogóle to co się tu dzieje? Gdzie? A o co ci idzie? Słuchaj, czy ja jestem ślepy albo głuchy, żeby mnie widział? Przecież od pewnego czasu nie tylko gdzieś tam po kątach obie między sobą. Jakieś gadki na ucho, jakieś tajemnice. Co się tu gra, jak rany? Jeszcze cię takiej Jolka nie widziała, wiesz? Żebyś dzieciaka zostawiła w chorobie i pokuma wratała. Aj, słuchaj, nie we wszystko musisz pychać swój nos, Adaśku, dobra? Nie wszystkie sprawy są dla męskiego ucha. Idź ty szuflować to zboże do ojca. Ja zaraz będę w domu, dobra? Dobre rady dla gromady. A, tak. Przynajmniej ty powiedz, Tuśka, o co tu idzie? A może o Mielczewskich, co? No właśnie. No tak. No bo patrzę i oczom nie wierzę. Na waszym dachu siedzą na drabinie oba apostoły i dach łatają. Dachówki przekładają, a klną przy tym także uszy. Tak, bo Paweł gadał 100 razy, że może to zrobić. No i teraz jak zaczęło po tych deszczach, wiesz, znowu cieknąć, to ja matkę przekonałam, no żeby się zgodziła na to. No, a ona mi powiedziała, że najwyżej w ten czas, jak jej nie będzie w domu. No i akurat dzisiaj pojechała na pogrzeb wójtowicza, to ja wczoraj powiedziałam Pawłowi, no, że jak dadzą radę dzisiaj, wiesz, poprawić tam koło komina, to niech się wezmą. No. A na ile się z nimi ugodziłaś? Ja? No, wcale się nie ugadzałam. Ale to ciekawe, ile ci zaśpiewają.
Bo wiesz, co mówią na ten przykład o Piotrku, no, że robił łopatą jak jego tato i przy każdej pensji pełny pretensji. No, gorzej, że podobno ich ojciec nie może im darować, że u nas coś w ogóle robią. A skąd wiesz? No teraz jak wróciłam, tam i Piotrek tam z góry, wiesz, z dachu krzyknął, że stary im zapowiedział, że zamki w chałupie pozmienia i ich więcej do chaty nie wpuści. Dla nich zarobić klucze na pasówkę to małe piwo. Przecież obaj to fachury od włamów, nie? Oj, cicho bądź, przestań, bo jeszcze usłyszą. Z dachu? No, to chodź oka do chaty. A Daśku, zaraz, za momencik, przyjdę zaraz, dobra? I wezmę Tuśkę ze sobą, jak już będzie gotowa, żeby ręce potrzymać za Paulinkę. Tak, no idźże, Daśku, idźże już. Ciekawe, że baby to mają sobie tyle do powiedzenia. No, żeby tego waszego mielenia ozonem chociaż jakaś mąka była, ale to całe plemię. Dobra, nie? dobra. Widzisz? Co? Twój Adam też już coś podejrzewa. O Jezus, nie bądź taka przeczulona, klepie swoje jak każdy chłop, no. Nie wiesz, jak oni potrafią być marudni. A ty się nie załamuj, dziewczyno. Na co ja mogę liczyć? Co ja mam właściwie teraz zrobić? Pierwsza sprawa, odnaleźć Sylwka. No dobrze, ale jak? Ja nie wiem już teraz jak. Ale ja coś czuję, że ta jego rodzina ze Stoczka wie, gdzie on jest, wiesz? Ale nie chcą nic powiedzieć. A może on specjalnie wyjechał, żeby uciąć wszystko? To znaczy, żeby zatrzeć po sobie ślad. A słuchaj, on ci nic ci nie obiecywał? Nie było mowy o ślubie? Wiesz, nawet przy matce o ślubie mówił Perdzież, teściówka, no, się do niej zwracał. Wiesz, uważał wszystko za poważne, no, tak mi się wydawało. A ty? No, co ja? No co, kochasz go? No co tak głową kręcisz? Bo ja już sama nie wiem. Jak sobie pomyślę, że mógł tak specjalnie zrobić, nawiać gdzieś... Tylko po prostu nienawidzę. Jak on mógł coś takiego zrobić, żeby adresu nie dać? No i teraz powiedz. No powiedz, no co ja właściwie mam zrobić? Bo jak jego rodzina mi odmówiła pomocy? Ale może gdyby wiedzieli, o co idzie. No Jezu, no co tak kręcisz głową, no? To mi jakoś przez gardło nie przejdzie. No ale jakby wiedzieli, że masz być matką ich przyszłego wnuka, to może by inaczej spojrzeli na tę sprawę, rozumiesz? A jak oni są na ten przykład przeciwko. No znaczy się, no przeciwko temu, żeby się Sylwek ze mną wiązał. Ale mogą sobie być, tylko że w tej sytuacji wszystko wygląda inaczej. Będziesz musiała jeszcze raz tam pojechać i powiedzieć to i jak, rozumiesz? O Jezu, siadajżeż tu. Przestań tak krążyć po kuchni jak tygrys w klatce. Chodź. Chodź, Tusia, musimy wszystko obgadać. No dokładnie. Żaden koniec, wszystko się wyjaśni. Rozumiesz? Tylko trzeba dotrzeć do Zimonia. Ja mam plan. Bo wiesz... Patrz. Co? Patrz, kto to idzie. Matka? Znowu ten stary. O Boże, jak on się tu zalęgnie, to nie dokończymy tej rozmowy, no. Jolka, błagam cię. Wyjdź do niego i powiedz mu, Jola, że może matka jest na pogrzebie, a ja, że jestem, no nie, że jestem chora, bo inaczej on będzie chciał, żeby mi znowu, wiesz, żebym mu położyła te ręce na nerkach czy coś takiego. Dobra, sprawię go. Tylko wróć, bo ja dalej nie wiem, co robić, Jola. I wszystko, bo tylko patrzeć, jak matka wróci. Dobra, wyluzuj się trochę, bo pękniesz. Dzień dobry panu. Ach, uszanowani młodej pani, ja byłem uszanowani. A pan do mnie do pani Repetowskiej, tak? Oj, toż ona chyba, że z oczu czyta. Ale pani Wanda jest na pogrzebie swojego pierwszego męża. O ty przykrość serdeczna. No, na każdego przychodzi pora. Dobrze, a panna Wiktoria w domu? Tak, ale... Oj, to traf szczęśliwy, bo mnie tak w nerkach coś kręci, chachmęci, że tylko siadł się płacz. Zajdę ja do niej i poproszę, żeby mnie te ale... swoje rączyny dla zdrowotności na te bolące miejsce położyła. Tak, tylko że ona to niemożliwe, panie Lepieszko, bo ona, wie pan... O to chodzi, że nie wiem, czyż ona tak ryka i ryka. No bo Tuśka leży chora. Ja właśnie chora? Ojej, to przykrość serdeczna. Myślą, że ja, że na zdrowotności podreperuję się. A tu taki karwasz drogi, tarabaniusz i ani z matki pożytku, ani z tureni. Ojej. Jolka! Co tam? Jolka! No, Adam tam na ciebie czeka. Coś z Paulinką gorzej. Kazał mi zaś po ciebie do Tuśki, żebyś w Trynika leciała z powrotem do chałupy. O co masz? Coś to... Na tych trojakach pomór jakie czy co? Dobra, już lecę. Od szczęścia,
Ja pana dzika dorwawszy. A pan to co? Pajęci ochrony robi? Z ochrony się niby jak? No za ochroniarza się pan wynają? Że ochroniarze od to wina. A czyż ja przy tym ze SBK-a był, żeby teraz taką posadę mieć? No i ze mnie nie spotyka niespokojny człowiek. No jak ktoś mnie na honor nadepnie, tak ja jemu powiem, że pan lepiej pilnował swoich wszów w kożuchu. O może, to się pan także odkuje, panie Lepieszku. Zobaczyłem pana na podwórzu Wandy, że pan wartę trzyma, to myślałem, że pan za ochroniarza robi, żeby ci wilczescy krzywdy jakiejś Wandzie nie zrobili. Jacy wilczescy? Gdzie? O, tam na dachu siedzą, po tamtej stronie komina. Dach Wandzie naprawiają. Od pomorek, ale żeby takich hamanów na swój dach puszczeć, a po jako zarazę. Bo przeciekał, no. A. Ej, Paweł! Tylko wykładźcie te dachówki na zakład i komin obróbcie blachą, bo tamtędy się leje najwięcej. Dobra, dobra, spoko, panieczku, będzie w porządku. No ciekawość zapytać. Nie mógł to pan Edzik sam sąsiadce pomóc? Toż ja słyszał, że on chętny wdową do pomocy. Satyra. A czy ja panu stoję na zawadzie? Oj, Bożeńciu, pan Edzik mnie w bezlitosną denerwację wprowadza. Też wiadomo, że kobieta zawsze prędzej wybierze gorący piecz, jak ten zimny. Że pan Edzik głowy nie dużył, tak może być, ja by miał jeszcze sposobność. No, ale jak u ciebie kura w rosole w garku, tak ty się zalykowatym kogutem nie rozglądasz cię. Tak i ono z panią Wandeczką jest. Ach, ja rozumiem, to niby ja ta kura w rosole, a pan ten kogut, co? No, i coż on tak zęby suszy? Bo całe życie to mnie właśnie kogutem przezywali. A jak idzie o wandulę, to ja mogę panu powiedzieć z ręką na sercu. No. Że ja tu nikomu drogi do raju nie zastawiam. Niech pan pamięta, że u wdowy chleb zawsze gotowy. Ale panda teraz to podwójna wdowa. No bo dziś właśnie jest na pogrzebie tego swojego pierwszego. No wiem. Ale pamiętam, kiedyś ten Wójtowicz jako ten rencista to na siłę tu na pomieszkanie pchawszy się do pani. No widzi pan, teraz ma pan wolną drogę. Od pomorek. Toż pan Edzie klepi jak porąbany. A ja chciał jego o co innego zapytać. No? Wie on o tym, że u nas w Rudnikach maszyna bezlitosnie zabiła na śmierć człowieka? Wiem, bo ten Szczepan Fasymiuch podłączył ładować cyklon do ciągnika. No i od przykrość serdeczna, wał tej maszyny, znaczy się, jak dał do tyłu, załapał on Szczepanowy waciak, no i w tryby jego wciągnąwszy. Ale mam ja do pana Edzika pytanie. Ile, ciekawość wiedzieć, ile rodzina Szczepana za niego dostanie, a? Jak to dostanie? No i jak to? Czemu się mu oczy tak dęba stanęli? To się idzie o to, że Szczepan jako rolny rencista powinien chyba jakieś, no, odszkodowanie za pogrzeb dostać. No i ja w tej sprawie na trojaki przykołbywał się. I ile takiemu rolnemu renciście za pogrzeb wypłacają? No chyba, o ile ja wiem, coś... Ale to zależy od wysokości tej renty. O! Wanda akurat wraca z pogrzebu rencisty, to może będzie coś wiedziała. Oj, doczekawszy się, no. Uszanowanie dla pani Wandeczki, uszanowanie. A co się dzieje na moim podwórzu? Na dachu jedni, przed domem drudzy, co tu się dzieje? Pan Lepieszko ma do siebie pytanie. Od przy sposobności chciał ja panią Wandeczkę zapytać, ile to na ten nowy pieniądz za pogrzeb rencisty należy się? No wie pan? Z czym pan do mnie? Znowu potrzebny pan jakiś pretek. Co? Chociaż akurat byłaś na pogrzebie Mariana, to może właśnie wiesz. Dajcie wy mnie święty spokój. Przestań, Edek, napuszczać na mnie pana Lepieszkę, bo ja nie mam głowy jak do to napuszczać? Ale... Jak świtem wyjechałam na ten pogrzeb, tak teraz dopiero wracam. Nie mam głowy do głupich gadek. To,
No toż na co ta denerwacja? Jak ja tylko usłyszał, że paniny pierwszy mąż umarszy, tak ja tylko chciał pani Wandeszce te wyrazy, no, do współczucia przekazać. Nie, niby no. Czemu? Byłam na tym pogrzebie tylko dlatego, że Maria no to prosiła. Zresztą nie mam ochoty o tym rozmawiać. I żadnych wizyt dzisiaj nie mam ochoty przyjmować. No, no masz. O, ty ugrzęźli my. A czort karty rozdaje. Ojej. Tak bywa w życiu. A ty lepiej idź do Stefana, bo cię tam wypatruje. Tuśka, jesteś? Nie jestem. No i jak tam było? Ledwie żyję. Ojej, daj mi kawcie. A co ci tam na dachu robią? A to trzeba było, no. Oj, ja nie wiem, czym to się skończy. No przecież powiedziałaś, żeby zrobili, jak ciebie nie będzie w domu, no to robią. Ach, tylko nie wiem, czym za to przyjdzie nam zapłacić. Weź no tę kapotę. Oj, to przez ciebie to wszystko. Co? No dopuściłaś tego Pawła do takiej komitywy, że niedługo, ja nie wiem, może na piwo tu będą przychodzić z tym drugim bandytą. No usiądź. No tak, jasne, wszystko zawsze przeze mnie. Ojej, nastaw wody na herbatę. Zmarzłam na tym pogrzebie na kości. Nie musiałam ona tam iść, co? A tam łatwo powiedzieć. Całe życie słyszałam, jaki to był potwór ten cały wójtowicz. Ach. Że przez niego mama straciła pierwsze dziecko. No bo i tak było. A kiedy on tutaj się do nas zwalał, żeby przeczekać chorobę, to ile się nasłuchałam, że tylko kombinuje, jakby tu się zainstalować. To znaczy się, że żeby tu wrócić na maminy garb. No bo i tak było. O, gdyby człowiek wiedział, jak to się będzie kończyć jego życie, to by inaczej go zaczynał. Mnie też matka mówiła, nie słuchaj, co Marian mówi, tylko patrz, co robi. No ale takie jest życie, że jest się głuchym na słowa mądrzejszych. Jakby człowiek od razu był taki, no, znaczy się doświadczony, to na czym by polegała jego młodość? Poszedł sobie. On tu był? To? No ten Lepieszko. Nie. Poprosiłam Jolę, żeby powiedziała, że ja się nie najlepiej czuję, a ciebie nie ma. A co tu Jolka robiła? Co? No, była u mnie. A po co? No, miałyśmy do pogadania. A co wy tak ostatnio w kółko latacie do siebie? Co, ty masz jakieś tajemnice przede mną? Co, mama? No i kto tam był na pogrzebie? To? Wiesz, kto był? No. Trzech jakichś dziadków emerytów i ja. Umarł jak ten pies. Samotnie. A. No, ale całym życiem sobie na to zarobił. Całym życiem. Ile on łez za sobą zostawił, ile goryczy przez to chlanie, przez to zakłamanie, przez to gadanie. Och, że już zrywa z tym nałogiem, że już nigdy więcej może przysiąc na miłość do mnie, że więcej wódki do ust nie weźmie. A. I co? Przysięgi jedna, życie drugie. Bo wiesz, mężczyźni właśnie tacy są. Sami wierzą we własne kłamstwa. No, ale ostatnio nie pił przecież. No, ostatnio. Ostatnio to z Mariana był wrak, a nie człowiek. Od lat już nie pił, bo nie mógł. Wątroba, serce, cały był dziurawy jak sito. Na tych starych zdjęciach od ślubu to wyglądał całkiem taki elegancki. No, on postawny był, nie powiem. A skąd ja mogłam wiedzieć, czym to się skończy? Póki był za magazyniera, to pił przy byle okazji, a potem miał sprawy za manko, za remont, wywalali go z pracy. A on wtedy, o wiesz, tu, przede mną klęczał i przysięgał, że koniec, że już nigdy, że on tylko mnie ma na świecie. No i wyszło na to, że tym razem nie kłamał. Jak to? A tak to, że jak przyszło go kłaść do grobu, to tylko ja byłam. I też samotna jak ten palec. Bo nawet ty nie chciałaś ze mną pojechać. A właściwie, gdzie ty byłaś dzisiaj? A na co on umarł? Na serce. Gdyby nie to, że ta jego sąsiadka zadzwoniła do majątku, że zostawił list dla mnie, to też bym nie pojechała. No i co było w tym liście? Nie no, jak nie chcesz, możesz nie mówić. Ach, człowiek na koniec życia to zawsze wraca do tego, co stracił. Co mu się wydawało piękne i jedyne. A co dziwnego. On wtedy był przystojny, młody. I wszystko wydawało się możliwe. Wszystko było przed nim. Tuśka, nalej mi tej herbaty. Tak. O, napisał w tym liście, że,
No, że przeprasza za wszystko, co mi zrobił i żebym mu wybaczyła. Że czuje, że długo nie pociągnie i dobrze wie, jak mi to życie przez niego krzywo poszło. Przynajmniej miał wyrzuty sumienia, bo niektórzy to całkiem są jak z kamienia. Nie za mocna? Nie. A wiesz, co napisał? No. Że to mieszkanie. Był chatowiec, to wiesz, co to on kiedyś wykupił. Że nie ma nikogo i zostawia wolę, żeby to mieszkanie przeszło na mnie. Dlaczego akurat na mamę? No jak to dlaczego? No, bo ostatecznie okazałam się wobec niego człowiekiem. Owszem, rozwiodłam się z nim, jak już dłużej nie szło z nim wytrzymać, no. Ale wiesz, no przecież znikał z domu na 3-4 dni. Chlał gdzieś, łajdaczył się, a potem przychodził z bukietem kwiatów albo z pudełkiem od wedla i znowu czarował. Aha, jak to on potrafił. Bo gadanie to on miał, a umiał czarować. Jak mało kto. No, ale jak straciłam przez niego to dziecko, to powiedziałam sobie dość. Mam jedno życie i nie będę go marnować z kimś, kto przynosi mi same nieszczęścia. No, ale chyba trochę tego szczęścia było na początku. Dziewczyno, po tylu latach już się nie pamięta, że kiedyś było słodko. Bo wszystko się w gorycz zamieniło. No, nie dla każdego. Znaczy się on tak nie uważał, że wszystko trzeba zapomnieć. No, przecież sama mama mówi, że napisał w tym liście, jaki to był z tobą szczęśliwy. A wiesz, dlaczego tak czuł? No. Bo nic lepszego go w życiu nie spotkało, jak to, co ze mną przeżył. Dlatego jak go kładli do tego grobu, to pomyślałam, samotnie żył i samotnie będzie leżał. I nikt się nawet za niego nie pomodli. Nikt nie westchnie. Wiesz, co jeszcze pomyślałam? Co mama tak na mnie patrzy? Że jak na mnie przyjdzie pora, to też tak będę samotnie umierać. Też mnie gdzieś tam pod płotem pochowają. Co, mama? No. A co, nie będzie tak? Przecież jak ty sobie pójdziesz w świat, to ja jak ten palec będę. Ale ja o mamie nie zapomnę, żeby nie wiem co. Jak tam stałam na tym cmentarzu, to sobie myślałam o sobie i o tobie. Że ja też chyba nikomu potrzebna na tym świecie nie jestem. Jak on, to znaczy Marian. Ale dlaczego tak mówisz? No jak ty teraz masz przede mną jakieś tajemnice, bo masz, no to przecież ja to czuję, no bo ja cię wyrodziłam. Jak ktoś prawdy przed kimś nie otwiera, to znaczy, że obcym jest się dla niego, no nie? No nie mów tak, to nieprawda. A czy ja coś wiem o tobie? Taka Jolka więcej wie, jak matka, co cię wykarmiła. Ach, przecież widzę, że coś cię dręczy, ale ty mnie za obcą masz. Tak, bo gdyby było inaczej, to byś pierwsza do mnie przyszła, wypłakałabyś się. Nie. Tak, Tusia. Odkąd twój ojciec odszedł, to ja nie mam nikogo szczerego przy sobie. Mamo, ja bym ci wszystko powiedziała, tylko... Mamo, ja nie chcę cię martwić. Martwić? No tak, więc dobrze czuło moje serce. Widzę, że coś kamieniem ci leży na duszy. Matką jestem, to sercem cię czuję. Z czym ty się nosisz, Tuścia? No co tak głowy odwracasz? No powiedz, co się stało. Rzucił cię? Nie? List napisał? No to co? No, Tusia, nie ufasz mi? No właśnie, mnie taki sam los przeznaczony jak Marianowi. Mamo, i ja chyba jestem w ciąży. No to nic. Wiesz, ja to teraz zbiorę. Mamo, to co? Więc to ta? Ja wiedziałam, że to się tak skończy. Czuło moje serce. Jesteś pewna? Teraz zaczniesz mówić, jak ja mogłam zrobić coś takiego, że to grzech. No i ja dlatego bałam ci się to powiedzieć. Przestań! Mów konkretnie. On wie? Nie. Mówiłam ci już, że nie mam adresu. A jego rodzice? Byłam u nich w stoczku. I co? Mówią, że też nie mają, że nic nie wiedzą. Nie wiedzą. Pojedziemy razem. Ja z nimi pogadam.
Tej sprawy tak nie zostawimy. Nie płacz, Tusiu, nie płacz. Kiedy ja płaczę, mamo, z radości, że ty mnie nie wyklęłaś, że jesteś ze mną, mamo. Był to 1833 odcinek powieści radiowej W jeziorach.